Let's quick off healer recording. Nagrywanie jest, krzywo trochę kamera. Nie będę się dzisiaj tym przejmował. Jedyna próba, bo jak wezmę drugą, to chyba tu zamarznę. Jestem na 45 kilometrze ekstremalnej drogi krzyżowej. Do celu zostało jeszcze jakieś 8, czyli 2 godziny z hakiem, patrząc na ostatnie tempo. W ogóle za kilkanaście godzin kilkaset osób wyruszy z Tomaszowa Lubelskiego, a około 20 tysięcy w całej Polsce na ekstremalną drogę krzyżową. I pewnie większość będzie wyglądać takie jak ja i mówić takie jak ja. No właśnie. Tak się zastanawiam, po co? No bo przecież lepiej posiedzieć w domu z mężem, z żoną, poprzytulać się ze swoim ukochanym, ukochaną, zjeść pizzę na podwójnym serze, wypić wspaniałe wino, półwytrawne, wytrawne, ale się rozmarzyłem. Albo po co na Edeka idą księża? Przecież mogą pobożnie pójść spać, spożywszy wieczerze, odmówiwszy kompletę, mogą udać się na spoczynek, poświęcając czas na rekolekcyjną, szczególną zadumę i refleksję, a mimo to idą. Oczywiście nie mam odpowiedzi, jak zawsze, ale próbuję patrzeć na Jezusa, który idzie drogą krzyżową. I ja widzę tam dwie sprawy. O, tak. Sorry, że tak mówię, z wahaniem takim, ale mózg już nie pracuje. Widzę tam dwie sprawy. Po pierwsze, pierwsza jest taka, że Jezus musi iść. Jest do tego zmuszony wyrokiem ludzi. Nie ma ucieczki, nie może uciec. Musi się poddać temu wyrokowi i ten krzyż wziąć. A druga sprawa jest taka, że Jezus chce i jest świadomy tego, że tak się skończy jego życie, mówienie o miłości Ojca, o poszukiwaniu człowieka, wszelkie dyskusje, które w ostatnich dniach czytamy w Ewangelii Jana. On jest świadomy swojego końca, końca swojej misji tutaj na ziemi i nie ucieka od tego. Tak sobie myślę, że ja na razie chodzę na EDK, bo chcę. Nikt mnie do tego nie zmusza, nie każe. Ale EDK dla mnie osobiście jest takim treningiem przed tym, co kiedyś będę musiał robić. Wykonując polecenia, będąc posłusznym biskupowi czy jakiemuś innemu zwierzchnikowi, na przykład papieżowi też można być posłusznym, prawda? Jak się jest kardynałem, nie chcę, ale tam Pan Bóg ma swoje ścieżki. Zaraz, dygresję zrobiłem, wróćmy do meritum. To jest trening do tego, co nazywamy muszę. I jeszcze jedna sprawa. No właśnie, Pan Jezus musi brać krzyż i chce to zrobić. Często jest tak w naszym życiu, że my musimy coś robić, musimy żyć w małżeństwie, kochać męża, żonę, zajmować się wychowaniem dzieciaków. Musimy iść do pracy, musimy chodzić do szkoły, musimy iść do lekarza, jak nas coś boli. Musimy wykonywać czyjeś polecenie, nawet nie swoje. Ale też często jest tak, że chcemy coś robić, takiej czystej przyjemności, coś, co jest naszą pasją, coś, co nas fascynuje. Czy jedno jest gorsze od drugiego? W wypadku Jezusa w żadnym razie. To, że On musi to robić, to nie znaczy, że ta męka ma jakiś gorszy sens, jest gorsza od tego, gdyby tylko chciał. Zobacz dzisiaj swoje momenty, w których musisz. Musisz zrobić to, musisz iść tam, musisz być taki, musisz być inny. I popatrz na to jako na... Może podziękuj po prostu. Podziękuj po prostu za to, że dzisiaj musisz. Za te miejsca, w których musisz. Za tych ludzi, dzięki którym musisz. To wcale nie jest gorsze i mniej ważne od tego, gdzie chcesz. Tylko w naszym myśleniu często się zdarza, że jak jestem do czegoś zmuszony, to jest gorzej, bo nie robię z tego z własnej chęci. Nie, nieprawda. W rachunku, w patrzeniu Pana Boga rzecz wykonana dobrze,
czy z przymusu, czy z chcenia, jest tak samo fajna. Życzę Ci dobrego dnia. Pomódl się za tych, którzy będą szli na EDK. Zapowiadają się fajne warunki, mrozik. No i dla Ciebie wszystkiego dobrego, dobrego dnia. I z Panem Bogiem i szczęść Boże. I dobrego dnia, dobrej kawy. Cześć Boże. Niech Ci Bóg błogosławi. O, zapomniałem. No pa, pa. To w ogóle miało jakiś sens? Nawet jak nie ma. Pan Bóg jest dobry. To jest sens.